Dobra, czekaj, muszę wymyślić jakieś śmieszne powitanie. Okej. Okay. To czekaj, to ja się jeszcze znasz napić. Okej. Okay. Hej kochani, witamy was na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z wielkim rankingiem filmów Marvela, więc nie zdziwcie się, jeżeli dojdzie do jękoczynów. Dlaczego miałoby dojść do jękoczytów, spytacie ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Anna jest wielkim fanem DC, ja jestem wielkim fanem Marvela, sprzedałam mu swoje serce. Ty Marvela też lubisz, tak. Ale jednak jesteś duszą chyba z DC, znaczy, nie? Bardziej chodzi o to, że jestem duszą z komiksami DC i z tymi wszystkimi animacjami, na których dorastałam, bądźmy szczerzy. I rzeczywiście ten świat mnie niesamowicie fascynuje, dlatego tak strasznie cierpię chodząc do kina na tak. Filmy produkowane przez Warnera we współpracy z DC, co jest po prostu dramatyczne. Ale jakby MCU, bo na tym się będziemy skupić tutaj, no, czyli Marvel Cinematic Universe. Jest przede wszystkim dla mnie osobiście, jako dla takiego trochę obserwatora popkultury, jakimś takim totalnie niesamowitym wydarzeniem, no bo tak. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z czymś takim jak MCU. Dla tych, którzy nie wiedzą, Marvel Cinematic Universe. I wiem, że niektórzy używają jakby takiej polskiej wymowy, czyli MCU, ale my chyba będziemy mówić o MCU. Bo wiecie, to jest o tyle niesamowite, że właściwie, no można powiedzieć, ta nasza generacja trochę, to nasze pokolenie dorastała trochę z Marvelem i jesteśmy takimi, wiecie, widzami od pierwszego filmu i tak. Możemy się wypowiadać już w tej chwili na temat takiej wielgachnej fazy, można powiedzieć, dziesięcioletniej, no bo tak na razie no, zamknął się Marvel w tych 10 latach, tak. Tworząc no, kawał historii i kawał uniwersum. Tak, w statystykach możemy wam powiedzieć, że jest to 10 lat od 2008 roku, od pierwszego filmu z Marvel Cinematic Universe, czyli od Iron Mana z Robertem Downey Jr. w roli głównej. Wtedy to się wszystko zaczęło. Dzisiaj mamy już 3 fazy podzielone, właśnie to całe uniwersum, na takie 3 fazy, w których mamy 19 filmów. I cóż, to uniwersum strasznie, ale to strasznie urosło, jak pewnie zauważyliście, nawet wy nie będąc po prostu zaangażowany w tą MCU, widzicie, ile tych filmów tak naprawdę wychodzi i jak bardzo nahypowane one są. Spróbujcie sobie kiedyś zamówić bilety przed premierem jakiegoś filmu Marvela. Zobaczycie, że nie jest to wcale takie proste, na czym się ostatnio złapałyśmy. O, zanim jeszcze zaczniemy, to jeszcze taka uwaga, żebyście się w razie czego nie czepiali w komentarzach. W tym rankingu nie zaliczamy na przykład Deadpoola, bo tak. Deadpool jako tako nie wchodzi do tego oficjalnego MCU. To jest oczywiście film tworzony we współpracy z Marvelem i sama postać jest marvelowska, ale no tutaj jak gdyby go nie ma, w tym świecie on nie występuje. Podobnie sytuacja się ma z X-Menami, którzy oczywiście przez X lat należeli do innego studia, teraz dopiero mają powrócić, zresztą razem z Fantastyczną Czwórką, co jest w ogóle totalnie kosmiczne tak, dla tak mnie. Tak samo jak te stare Spider-Many, które też nie były robione tak. Wtedy przez Marvela, tylko przez teraz, Sony. Przez Sony. Marvel teraz odkupił z powrotem do siebie te prawa, a teraz po prostu mamy nowego, młodego, śmiesznego tak. Spidey'a. Więc tylko o nim będziemy mówić. I tylko o nim będziemy mówić, poprzednie filmy zostawiamy na boku. Więc co, to by było tyle disclaimer. Mamy tutaj wypisane wszystkie filmy od początku, od pierwszego. Bo ich jest dużo po prostu. Tak, jest ich po prostu dużo, żebyśmy się nie pomyliły. Też chronologicznie będziemy jechać i mówić o tym, co sądzimy o danym filmie. Na koniec damy znać, które z tych filmów są naszym zdaniem najlepsze i dlaczego tak to właśnie wyszło. Więc co, lecimy z koksem. Od początku, rok 2008, Iron Man. No one's allowed to talk, is that it? You can't talk? No, you intimidate them. Good God, you're a woman. Is it better to be feared or respected? And I say, is it too much to ask for both? I humbly present the Jericho. To peace. To jest w ogóle dla mnie osobiście mega wydarzenie wtedy. Tak. Ile myśmy mieli lat? To było 10 lat temu, 12 lat. 12 lat. No więc idealnie byliśmy, można powiedzieć, w takim trochę targecie, bo to jednak było tak przeznaczone bardziej tak. Dla chłopców, można powiedzieć, no bo tak, jednak Iron Man. Tak. Ale mimo wszystko jakby ten target wiekowy no. Był taki, że jeżeli miało się kolegów, którzy oglądali, no to się siłą rzeczy też znało te filmy. Ale to jest dla mnie, ja pamiętam, to było mega wydarzenie, ponieważ ja w ogóle jak gdyby, no mało filmów oglądałam, takich jeszcze aktorskich, na dobrą sprawę. Jeśli już, to powiedzmy, zaczynała się moja przygoda z poważnym filmem, będąc tam w podstawówce, gimnazjum, ktoś tam, człowiek próbował tych takich dużych filmów łyknąć, ale wiemy, jak to się zwykle kończyło no, na początku. Kończyło się na Pamiętnika Wampirów. No właśnie. Albo na Zmierzchu. A potem wyszedł Iron Man, który był zrobiony takiej dosyć realistycznej i rzeczywistej konwencji, jak tak. Na film superbohaterski. Ja podejrzewam, że wiele dzieci w tamtym czasie, w naszym wieku, mogło sądzić, że to jest prawda. Tak. I on był tak po prostu zrobiony. Ja miałam takie... Wow.
No. W sensie Iron Man autentycznie był przez bardzo długi czas jeden z moich absolutnie ulubionych filmów ever. Właśnie w tej kategorii takich filmów komercyjnych. No. Totalnie. To było dla mnie takie wydarzenie, po prostu Robert Downey Jr., tam jako ten Iron Man. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że właściwie to jest jedna i ta sama osoba, w sensie, że... Tak, to był jeszcze ten moment, kiedy właśnie... Że on jeszcze grał! To były narodziny superbohatera, no nie? I wiecie, jak to jest zazwyczaj na początku, jest właśnie to, że ukrywam swoją tożsamość, jestem taki, a nie owaki. Tak, w ogóle... a tutaj... I w pewnym momencie jakby wiadomo, postać Downeya się trochę rozwinęła i już przesłała nad tym do porządku dziennego, aczkolwiek wtedy był właśnie ten motyw takiego tajemniczości, że a może czy ktoś się dowie, że on jest Iron Manem, czy nie? I w ogóle... W ogóle samo to, że to jest pierwszy film z tego uniwersum, który nie zwiastuje kompletnie tego, co będzie po nim. Nie. I tak naprawdę on nie zwiastuje nawet tego, co będzie jeszcze jakby w serii samego Iron Mana, bo to jest po prostu origin postaci, to jest po prostu moment, kiedy Tony Stark jest podstawiony pod ścianą i musi uratować własne życie, a że jest dosyć, jak to było, genius, playboy, millionaire, wymyśla taki, a nie inny sposób, więc jakby... To jest w ogóle niesamowite dla kogoś, kto nie czyta komiksów. Ja kiedy oglądałam wtedy Iron Mana, nie znałam kompletnie komiksów Ja znałam tylko animacje Avengersów. I ewentualnie właśnie widziałam jakieś tam bajki, które były puszczane, wiadomo, czy tam Disney Channel, czy inne takie. Nie, to były jeszcze Disney XD i inne tego typu stacje. I ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest na podstawie komiksów. I potem wyszedł ten Iron Man i to było takie po prostu jedno wielkie wow. I rzeczywiście, akurat byliśmy w takim wieku, kiedy człowiek zaczyna oglądać filmy, a nie tylko bajki. Więc można powiedzieć, że do naszego pokolenia dzieciaków, tak 95, 6, 7 można powiedzieć te lata, no mniej więcej. To był po prostu strzał w twarz, no nie? On po prostu, Iron Man wleciał po prostu na ekrany naszych telewizorów i rozwalił totalnie wszystko. Ja pamiętam, że był taki czas, kiedy leciał na TVN Iron Man i ja zawsze oglądałam. Tak, ale ja totalnie też, wszystkie. Ja tak samo. Ja w ogóle, ostatnio zresztą też leciały Iron Many na TVN-ie swoją drogą, dzięki temu nadrobiłam drugą i trzecią część, to jest w ogóle, to przyjdziemy do tego. Ale wiecie co, ja tak sobie obejrzałam tą pierwszą część, tak trochę jednym okiem i ten film się cholernie zestarzał, jak gdyby. On już tak dobrze nie wygląda, jak wyglądał wtedy, natomiast mimo wszystko... Nie jest to coś złego, myślę. Nie, to się cały czas bardzo dobrze ogląda, wydaje mi się, aczkolwiek dla takich kinemaniaków on może być już trochę nudny i wtórny, bo to jest taki bardzo klasyczny origin. Bardzo klasyczny origin. Ale gdzieś taka melancholia jest z tym filmem związana. Jest, zwłaszcza, że wiesz, że to jest to, od czego wszystko się zaczęło, od Tonego Starka. Inna jest kwestia, że jakby czasowo, patrząc na Marvel Cinematic Universe, to rzeczy już się działy wcześniej w tym uniwersum. Jakby tak naprawdę, jeżeli by iść chronologicznie latami dziesięcioleciami, to Iron Man nie był pierwszym superbohaterem, jaki chodzi po naszej ziemi. Ale styl jako filmowo to jest naprawdę... to jest sam początek, to jest coś niesamowitego. I z tego wysokiego C przechodzimy do czegoś, co się działo w tym samym roku. Czyli do Incredible Hulk, który, prawdę powiedziawszy, ja myślałam, że ten film się nie zalicza do MCU, ale sprawdziłam to tak w razie czego i okazało się, że jednak tak. Bo nie gra w nim Mark Ruffalo. Tak, bo to był jeszcze ten okres, kiedy Marvel chciał zatrudnić dużych aktorów, bądźmy szczerzy, Robert Downey Jr. był dużym aktorem, aczkolwiek miał za sobą historię z więzieniem, z narkotykami, z alkoholem, tam się wiele rzeczy działo w jego życiu i Iron Man był trochę takim filmem odkupieniem dla tego aktora. Natomiast w Hulku zagrał Edward Norton i właśnie z tego powodu ja oglądałam ten film. Ja nie obejrzałam tego filmu, nie dałem. Bo ja uwielbiam Edwarda Nortona i to jest jeden z moich absolutnie ulubionych aktorów ever. I sęk w tym, że niektórzy twierdzą, że Hulk był tym filmem, który trochę zakończył karierę Nortona. Ja się z tym nie zgadzam, bo po prostu Edward Norton przestał lubić grać w filmach i to jest jak gdyby ten czynnik, który sprawił, że on raczej się już do kina niespecjalnie pcha. Natomiast jak sobie myślę o tym filmie, ja już go widziałam dawno temu, ale całkiem nieźle go pamiętam, to wcale nie jest zła produkcja. To znaczy ja podejrzewam, że wielu ludzi, którzy chcieliby sobie nadrobić w ogóle na przykład filmy MCU, miałoby taki problem, ponieważ Norton był jednak trochę innym banerem niż Ruffalo. Nortonowi było trochę bliżej do tego komiksowego banera, takiego raczej troszkę poważniejszego faceta, trochę bardziej kierującego się właśnie tym intelektem, taką rozwagą trochę. On zawsze był taki trochę ciapciowaty, ale koniec końców Nortonowi jest bliżej do tego komiksowego pierwowzoru, chociaż uważam, że koniec końców Ruffalo świetnie wypada jako baner w MCU i nie ma się go co doczepiać. Nie. Natomiast absolutnie rozumiem, dlaczego w tamtym czasie postawiono na Nortona, ale zapewne kiedy jemu przedstawiono, słuchaj Edward, mamy tutaj jeszcze raz, dwa, trzy, 50 filmów, w których musiałbyś zagrać przez najbliższe 15 lat, to on powiedział, nie ma takiej opcji. Trzeba znaleźć innego frajera, który to udźwignie. Ale do frajerów jeszcze przyjdziemy, mamy rok 2010, Iron Man 2.
W naszym odczuciu, tak jak sobie dzisiaj rozmawiałyśmy, jest to film, który jako jeden z niewielu tak naprawdę nie jest istotny we MCU. Jest zbędny. W sensie, tak dzisiaj gadałyśmy sobie jeszcze rano a propos nagrywania tego filmu, że jakby wszystkie filmy z MCU są potrzebne, są wszystkie są fajne, nie każdy lubimy, ale na pewno wszystkie są potrzebne i każdy jest fajny. Potem mamy taką myśl, ale moment, Iron Man 2. Co tak naprawdę do uniwersum tego Marvelowskiego wniósł Iron Man 2? Nic poza ewentualnym rozwojem Tony'ego Starka. Tak, aczkolwiek i tak ta droga Starka jest tak jak gdyby rozciągnięta na przestrzeni tych filmów, że koniec końców ten Iron Man 2 wypada strasznie blado. Przede wszystkim to jest film, który miał pierdyliard pomysłów na siebie. Tak. I on nie miał takiego punktu zaczepienia, wokół którego producenci, reżyser, wszyscy krążyliśmy. Tylko starano się tam wrzucić tyle wątków, tyle rzeczy naraz. Ja myślę, że to był w ogóle też ten moment, kiedy scenarzyści, którzy pracowali dla Marvela, zorientowali się, że już trzeba tworzyć jakby podwaliny tego wszystkiego, co będzie się działo za X lat. Później, dokładnie. I im trochę to nie wyszło po prostu. I to z tego wynika, że ten film jest taki nijaki. On jest strasznie żaden. No. On we mnie nie budzi żadnych emocji kompletnie. W sensie tam jest świetna akcja, fajne sceny, jest cały rozwój. Zwol na 10 minut. Zwol na 10 minut. Jest cały motyw, wiecie, tworzenia nowych Iron Manów, tego, że Tony tworzy kolejne i kolejne zbroje. I to jest jedyny element, który i tak to jest się rzeczywiście przydał. Coś, co pokazuje, jak Stark wsiąknął po prostu w tą ideę, którą stworzył, że coś, co było po prostu środkiem do przetrwania podczas gdy był porwany, teraz okazało się, że to jest po prostu jego życie. I pod tym względem to jest jedyne, co można naprawdę temu filmowi jakby oddać, tym, że on się staje też poniekąd powoli celebrytą trochę, nie? Tak, że on już bardziej jest tym Iron Manem niż Tonym Starkiem tak naprawdę. I też może istotne jest trochę po części to, że jakby tutaj też wchodzimy w ten motyw, kiedy Stark porzuca trochę handel bronią i produkcję broni. Tak, tak. Więc ewentualnie, jeżeli mamy coś tutaj dorzucić do MCU, to rozwój Tonego Starka. Poza tym, czy to się do uniwersum odnosi? Średnio. Więc tyle, pójdziemy dalej i yes. Mamy rok 2011. Thor. It's not easy to do what you did. You made my men look like a bunch of minimum wage mall cops. That's hurtful. Would you like to tell me where you received your training? Afghanistan? Chechnya? Who are you? To jest jedyny film, który nie jest fajny. On absolutnie nie jest fajny. Nawet z Nagim Hemsworthem. To jest jedyne, co ratuje ten film, naprawdę, w moim odczuciu. Nie. Pierwszy agent Coulson i Barton. Dobra, Coulson, tak, bo ja uwielbiam Coulsona, ja jestem wielkim fanem tej postaci. Barton pojawił się tam na jakieś 40 sekund. Znaczy, on mnie tak interesuje, że wcale, nie? No, w tym filmie zwłaszcza. I zaraz, a w którym filmie się wprowadza Czarną Wdowę? W drugim. W drugim. To jeszcze w drugim Iron Manie liczy się Czarna Wdowa. Tak, ale to wprowadzenie jest okropne. W sensie, ona wygląda okropnie. Ona wygląda okropnie i ta postać jest tak napisana, tak strasznie, tak cringe'owo. W sensie... To całe wyjście, jakie ona ma, człowiek tak na to patrzy. To znaczy... Ja mam taką samą minę jak Pepper, nie? Wiem. Jest takie... Ale wiesz co, w kontekście tego, jakim człowiekiem jest Stark, to ma trochę sensu. No wiem, aczkolwiek wiem. Można było to bardziej subtelnie przedstawić, bo w sensie ja rozumiem, że tarcza jest bardzo sprytną, wiecie, bo wtedy jeszcze nie wiemy, co to jest SHIELD tak do końca, ale wiemy, że jest właśnie SHIELD jako tarcza. Wiemy, że to są bardzo inteligentni ludzie i Nick Fury jest naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem, ale apelowanie do tego, że on zatrudni Romanow tylko dlatego, że jest dobrą dupą, to jest po prostu żenada. To jest taka żenada. Oni mogliby ją tam zainstalować w tyle mądrych sposobów, żeby ona była szpiegiem i w ogóle i ten, ale nie zrobili tego! Dlaczego? Nie wiem, chyba więcej czasu spędzili na tym, żeby Scarlett Johansson zakręcić te Loki, niż napisać tą postać. No ale co zrobisz? Wracamy do Thora 2011. Mamy pięknego australijskiego Chrisa Hemswortha. Blond brwiami jeszcze w tamtej blond części. Brwiami, tak, wygląda po prostu idiotycznie. W każdym dobrze, że oni, wiesz, zrezygnowali z tego powodu. Najgorzej wygląda i tak w tych wszystkich kadrach, kiedy oni są w tym Nowym Meksyku i tam jest to niebieskie niebo i on jest jeszcze w białych włosach, białych brwiach, z bladą twarzą i tylko ten czerwony płaszcz. Wygląda po prostu super. Normalnie 10 punktów dla właśnie wizażystów i tego wszystkiego. Znaczy, z Thorem był taki problem, że ten film był taki... W porównaniu do tych poprzednich, był taki strasznie kosmiczny. Tak. W sensie, on oczywiście, ta koncepcja Asgardu w
kosmosie i Thora, który jako tako no, jest kosmitą w sumie. Tak, bo tutaj jest jeszcze ten dylemat, kiedy... To było strasznie dziwne. Tak, bo dużo ludzi uznaje właśnie Asgardczyków za bogów. Oni są po prostu ludźmi z innej planety. Tak, oni są kosmitami, no. I wedle ludzi takich nauki to są kosmici, a wedle ludzi, którzy są tacy, wiecie, w wiarę i w ogóle to są bogowie. Więc tutaj był właśnie na tym osadzony w dużej mierze ten film, takie kim jest ten Thor, co on tu robi, dlaczego Odyn zesłał go na Ziemię? I co w tym filmie robi Natalie Portman? Tak. To jest, słuchajcie... Słuchajcie, ja bardzo lubię Natalie Portman, żeby było jasne. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrą aktorką i ma kilka fenomenalnych ról i nie mam na myśli tej w Gwiezdnych Wojnach, bo to było okropne wydarzenie, prawie na równi z tym, co się działo w Torze. Natomiast ona się kompletnie nie nadaje właśnie do takich filmów. To, jak ona zmasakrowała Padmę w Gwiezdnych Wojnach i to, co się działo tu, to ja to stawiam jak gdyby na jednej półce. Portman się po prostu kompletnie nie nadaje do tego typu ról. Ale to, co w Torze jest fajne... Loki. Ale jeszcze właśnie, a propos, chciałam do niego nawiązać. Słuchajcie, gdyby Kenneth Branagh nie kręcił tego filmu, to my byśmy nie mieli tutaj Toma Hiddlestona, nie mielibyśmy Chrisa Hemswortha, nie mielibyśmy czarnych Asgardczyków i w ogóle takich kolorowych Asgardczyków, bo bądźmy szczerzy, Thor jako kumpli ma tam ludzi koloru po prostu, nie tylko samych białych. No i jest Heimdall, który jest właśnie czarny, jest ten Szogun, który jest właśnie takiego azjatyckiego pochodzenia. I to trzeba bardzo docenić, bo to, wiecie, reprezentacja w popkulturze jest bardzo ważna. I tutaj Kenneth... Ale ona się tutaj udała przede wszystkim, ona jest ona nie jest nachalna. I to jest ważne, że ona nie jest nachalna i ona też wpisuje się w to, że tak jak na Ziemi jest wiele kultur, tak w kosmosie też jest wiele kultur. Tak. I ci bohaterowie, ta cała ekipa Thora też pochodzi z różnych planet, więc oni siłą rzeczy są też właśnie z różnych po prostu kultur wyciągnięci i to jest naprawdę na plusik. Bądźmy szczerzy, dzięki temu filmowi Tom Hiddleston jest tam, gdzie jest. On jest kochany przez miliony widzów, między innymi właśnie dzięki tej roli, zresztą z Hemsworthem jest podobnie. Och, rozumiem to totalnie. Bądźmy szczerzy, w jakich filmach oni grali wcześniej? W sensie to jest takie pytanie retoryczne, no nie? No Hemsworth grał w komediach romantycznych. No raczej to nie było jakieś... Osłyszałem w Australii. Wiecie, to... Przypadek. Wiecie, to nie były dobre produkcje głównie. Tam się, wiecie, zdarzały perły, ale ten film ich wyniósł naprawdę na piedestał taki pop. Paradoksalnie, beznadziejny film ich wypromował. Tak, to jest w ogóle niesamowite w tym kontekście, bo potem już coraz lepiej. W sensie ten Thor był takim jakimś dziwnym fuck-upem, bo jakby... Słuchaj, Mroczny Świat jest trochę lepszy. Tak odrobinkę. Tak, ale tak. Jest tam dużo Portman. Tyle. Właśnie dlatego jest tylko tyle lepszy. Dobra, przejdźmy do lepszych rzeczy. Kapitan Ameryka, pierwsze starcie. Albo pierwszy Avenger. First Avenger, tak. Bo Polacy nie wiedzieli jeszcze, że to jest nawiązanie do Avengersów, do Mścicieli. Pierwszy Mściciel. Dobrze, że tego nie zrobili. Pierwszego Mściciela, bo to byłam strasznie zła. Już wolimy pierwsze starcie, mając w pamięci, że on jest pierwszym Avengerem. I w sumie chronologicznie patrząc, to jest. Your task won't be simple. Who the hell are you? The first of many. Your enemy is not what you expect. Pierwszy Avenger, pierwszy Mściciel. Mamy tutaj sytuację z taką, że Kapitan Ameryka jest bardzo chudym chłopcem, chce iść na wojnę, ale go nie puszczają. Pan Steve Rogers. Więc pan Steve Rogers dostaje wpierdziel, potem bierze jakieś niebieskie serum. Ma kolegę swojego bez BFF-a, jeszcze tak, między czasem Sebastiana. Dojdziemy do Sebastiana. I co? No i mamy chłopaka, który biega w spandeksowych rajstopach po froncie i wygłasza jakieś poematy. Wielkie mowy. Wielkie mowy. Zachęca ludzi, żeby kupowali akcje. Jak sobie tego posłuchacie, nie znając MCU, to brzmi strasznie durnie. I ja tak się czułam oglądając ten film po raz pierwszy, ja się czułam strasznie durnie. To znaczy, mnie ten koncept Kapitana Ameryki nigdy nie pasował, w sensie... Zresztą ta maska. W sensie tak. Dlaczego ktoś mu wyciął oczy? Ale wiesz, bo to jest w ogóle całkiem fajne, nie? Bo jakby... Oni na początku jeszcze wszyscy się trzymali komiksowych kostiumów miarę. I oni wyglądali po prostu wszyscy jak kretyni. Bo teraz na przykład jak patrzymy na Thora, na Kapitana Amerykę, słuchajcie, dzisiaj Steve Rogers jest jednym z moich ulubionych absolutnie bohaterów, jeśli chodzi o MCU. Że jest jednym z najbardziej seksownych bohaterów MCU. Też! Ale w ogóle, broda! Ale ja w ogóle bardzo lubię tę postać, to znaczy, ja tak sobie ostatnio myślałam w ogóle na temat honorowych chłopców. Tak. Amerykańskich.
Nie, jakby o tym się... Tak zastanawiałam się w ogóle na temat tego filmu. Ja mam złe wspomnienia z nim, ale to dlatego, że wtedy miałam niesamowitą po prostu fazę na bardzo rzeczywiste przedstawienie superbohaterów w kinie. Bądźmy szczerzy, wtedy oglądałam Mrocznego Rycerza raz za razem, całą trylogię, trzaskałam te filmy miliony razy i byłam w tych filmach absolutnie zakochana i jestem do dnia dzisiejszego. Uważam, że to jest majstersztyk, to co zrobił Nolan. No. Ale wracając do Marvela. I wtedy ja dostaję tego Kapitana Amerykę w tych gaciach i w tej masce. Tak, który biega na boso po Nowym Jorku. I mówię, no nie, to po prostu nie, ale jakby się nad tym zastanowić, to ten film jest bardzo dobrym originem. Tak. To znaczy on genialnie pokazuje, jakim człowiekiem jest Steve Rogers. I tak, ale on to jest tak samo... swoje odbicie w kolejnych filmach. Dokładnie, on jest tak samo dobrze zrobiony jak pierwszy Iron Man. Może już nie ma takiego pierdzielnięcia, no bo wiadomo, to nie jest pierwszy film i już ten schemat znamy z Iron Mana. Mm-hmm. Aczkolwiek pod względem wykonania i tego, jak ta fabuła i historia jest przedstawiona, to jest naprawdę solidny, bardzo dobry origin. W ogóle trylogia Kapitana Ameryki w tych trzech fazach... Jedna z lepszych praktycznie w MCU. Dla mnie jest rewelacyjna, bo ona się bardzo trzyma tych wszystkich wątków, które się zaczęły tak, tu. I każda z nich ma przede wszystkim sens. Nie jest tak, że Iron Man jest po to, żeby trochę rozwinąć bohatera i wprowadzić kilku nowych, tylko rzeczywiście każdy z filmów Kapitana Ameryki ma jakąś ważną cegłę do tego muru, nie tylko jakby, nie tylko do muru Kapitana Ameryki, ale do muru MCU, więc tak, jakby odniesienie jest podwójne. Te wszystkie wątki się tak pięknie zazębiają w tych filmach, no. Także... Ja sobie muszę powtórzyć po prostu ten film i tak sobie zobaczyć go jeszcze raz i może wtedy zmienię trochę zdanie na jego temat, bo mówię, on mi się teraz strasznie źle kojarzy, ale widzę w nim bardzo dużo dobrego. Mm-hmm. Także to jest taki trochę dualizm patrzenia na ten film. Jeżeli myśleliście, że rok 2008 i pojawienie się pierwszego Ironmana to było coś, to mamy rok 2012. Avengers. We get ready. There was an idea. Bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. To, jaki po prostu zmiotkę w popkulturze zrobili Avengersi, to było nie do pojęcia. Okazało się, że ci wszyscy bohaterowie, których dotąd poznaliśmy, poza Hulkiem, który został zmieniony, wszyscy w jednym filmie, jedna historia, jeden film, jeden reżyser, jedna ekipa, wszyscy razem. Fun fact, podchodziłam do tego filmu na 3 razy. To pięknie. Nie wiesz co, bo ja jeszcze wtedy chyba, to jest ten moment, kiedy Marvel mówi ci, że musisz troszeczkę inaczej oglądać te filmy. Tak. To znaczy ja za pierwszym razem, oglądając ten wstęp o tym Tesseractie, o tym wszystkim, ja tego słucham, tak mówię, ja pierdykam, ja nie łapię, o co chodzi. Ja tak to, wiesz, oglądam, staram się tak skupić, rzeczywiście śledzić właśnie te powiązania, o co chodzi z tym kamieniem, z tą mocą, z tym Lokim, z tym tam. Ludzie, ja nie rozumiem, co tutaj się dzieje i dlatego ja nie byłam w stanie tego przejść 2 razy. No. Potem odpaliłam to już po raz 3, mówię, dobra, nie, muszę w końcu to obejrzeć, nie? Mówię, dobra, ja się już nad tym nie zastanawiam. I obejrzałam to do końca, bawiłam się rewelacyjnie. Ścisnęłam taką bekę z tej początkowego fajta właśnie między naszymi Avengersami. I mówię, dobra, zrozumiałam Marvel, mam się nie zastanawiać nad tym, co ty mi pokazujesz i mówisz i nad tymi wszystkimi powiązaniami. No to nie jest ci widzę do niczego konieczne. To są smaczki. Marvel wtedy zaczął nas przyzwyczaić do tego, że jeżeli oglądasz wszystko, i widzisz potem nasze super produkcje, kiedy łączymy, to będziesz miał takie wink wink. Będziesz miał takie, wiesz, takie o, a to się łączy z tym, a to zależy od tego i możesz się spodziewać, co będzie w kolejnym filmie. Ale tak jak mówisz, to nie jest kompletnie potrzebne, bo i tak jakby cała historia zostanie ci przedstawiona i dowiesz się, o co chodzi. Więc dla turbofanów super smaczki, dla zwykłych fanów nie ma sprawy. I mamy tutaj teraz tak, mamy Ironmana, mamy Thora, mamy Czarną Wdowę, mamy Clinta, który się pojawił na chwilę. Hawkeye. Tak, Clinta Bartona Hawkeye'a, który... Sokole Oko. Mamy Czarną Wdowę, Sokole Oko, który pojawi się na chwilę w Ja naprawdę doceniam, że ten odpowiednik Hawkeye'a w DC nazywa się Green Arrow. W sensie, naprawdę doceniam tą nazwę. Tak, no mamy Bannera, Kapitana Amerykę chyba już mówiłam. Mamy naszą dziką ekipę i okazuje się, że najeżdżają na nas kosmici. Bo czemu nie? Kosmici swoją drogą pod wodzą Lokiego. Co jest w ogóle niesamowite, bo mamy tutaj taką historię, kiedy... Wiecie, Loki był wtedy tym głównym złym. Tak, i to jest tak zabawne w kontekście całego MCU, że to są te czasy, kiedy Loki jest największym złem i największym problemem Avengersów.
I zabawne jest to, jak te zagrożenia rosną i że te zagrożenia jakby... Co róż dostajemy jakiegoś takiego, wiecie, wielkiego Williana i udaje im się stworzyć tego większego od większego. Bo w 2012 roku Loki był najgorszym złem, on był czymś niemożliwym do przejścia. Swoją drogą, pomijmy to, że był podwodzą Thanosa i w ogóle. Właśnie teraz, jak się na to patrzy w ogóle na Avengersów, to jest bardzo zabawne. To jest bardzo zabawne, że wtedy to był taki wielki problem, że zniszczyli połowę Nowego Jorku i zbudowali sobie potem Avengers Tower, bo było Stark Tower, to nie? Ale wiecie, co jest jeszcze zabawne? Ja na przykład właśnie po tym, już jak trochę ochłonęłam po Infinity War i tak dalej i zaczęłam się tak zastanawiać w ogóle nad tym, nad Infinity War jako filmem, tak, a nie tylko historią, wiecie, pod względem jakiejś tam produkcji czy budowy i tak dalej, to miałam takie, jejku, jakby w perspektywie, jak się patrzy na Avengersów, to na przykład Thor jest dla mnie zupełnie inną postacią. To znaczy, teraz ja widzę, że to, co działo się w Avengersach, to ja w ogóle nie powinnam się na przykład martwić o jego los, nie? Mm-hmm. Bo on jest takim turbokozakiem już w tej chwili. Ale wiemy, że był nim też wtedy już, jak gdyby, mm-hmm, że jakby to było w nim. No. Myśmy się wszyscy niego martwili. Tak. A to było zupełnie niepotrzebne. I to jest strasznie, strasznie śmieszne. Wiecie... Bo wiesz, bo teraz w tym momencie, kiedy już minęło 10 lat i masz 19 filmów, to masz takie... Boże, ktoś zaraz zginie! Masz ten taki feeling, zwłaszcza, że śmierci już się pojawiły takie definitywne w MCU. Mało, bo wszyscy zazwyczaj wracają, ale były. I Marvel nam już pokazał kilka lat temu, że pstyk, pstyk! To wcale nie jest tak, że oni zawsze wrócą. Że to zawsze, to nie będzie tak, że Stark poleci w kosmos, a potem spadnie przez tą dziurę. Nie wiem, jak to było możliwe, bo grawitacja tam nie działa, ale okej. I wiesz, o co chodzi, no nie? Że to już tak nie będzie, że teraz już ktoś może zginąć i już stracisz swojego bohatera, więc ciesz się, póki go masz. Więc dlatego ci się tak wiesz co, wiesz. Tak, ale wiesz co, to jest też fajne, że jakby Avengersi wtedy byli takim wydarzeniem, no nie? Tak. A, no bo to był w sumie pierwszy taki krok, który poczyniło wielkie studio, żeby stworzyć kilka filmów, kilka bohaterów. Masz tylu bohaterów i połączyć w jedno, to w jedno, nie? Wiecie, to jest pokazane jakby ludzi zachwycił jakby cały zamysł, to, że to było planowane i to, że z jakiegoś tam Iron Mana... Tak, bo wtedy wszyscy się zorientowali, że wow, to wszystko łączy. Połączone, no nie? Już to jest jedna wielka, po prostu cała złożona do kupy rzecz. I ja myślę, że na tym się ten film w dużej mierze opiera, na tym właśnie takim splendorze, na tym, że będzie takie łupnięcie duże i wtedy po prostu będzie szał. I moim zdaniem, patrząc po tym, jak na pierwszą próbę takiego właśnie zkombinowania wszystkich bohaterów, to wyszło naprawdę dobrze. Tak, wyszło naprawdę nieźle. I ja mam wielokrotnie tak, że jak lecą Avengersi czy coś, to mam takie, że o Boże, jakie to było fajne. I wiecie, z sentymentem się do tego wraca, bo to rzeczywiście był naprawdę solidny, dobry film, który fajnie łączył te wszystkie wątki i który dawał nadzieję na to, że będzie takich filmów więcej. Tak, chociaż wiesz, jak z perspektywy się na to patrzy już tak na chłodno, no, to ten film się niczym nie wyróżnia w MCU. Wiesz, nie. On wypada strasznie blado, nie? Ale wtedy to był szał. Wtedy to był szał, tak. I teraz jak się patrzy, no wiesz, tak to samo z tym, że śmieci mogą się zdarzyć, bohaterowie się rozwijają, wrogowie stają się coraz bardziej przerażający. Ja na przykład uważam, jeśli mam porównywać z perspektywy dzisiejszej, na przykład Iron Mana pierwszego, a Avengersów, to wybiorę Iron Mana. Mhm. Bo on mi się wydaje z jakiegoś powodu niesamowicie świeży, mimo że z klasycznym originem. No. I jakby z tego filmu płynie taka świetna energia. On ma bardzo dobry taki feeling. I gdzieś jeśli na przykład miałabym właśnie wybierać między wydarzeniem wow, są wszyscy na ekranie i wow, mam Tonego Starka, to wybiorę Tonego Starka. Nie wiem, jakby nie wiem z czego to wynika, czyli, ale mam taką refleksję. Czyli porzucisz Chrisa Hemswortha, Tonego, tego Amerykę... Na krótko, ale przejdziemy do tego. Bo w ogóle z Avengersami bardzo silnie łączy się Iron Man 3, tak, który jest następnym filmem w kolejności. I ja to niesamowicie doceniam, że właśnie wydarzenia z Avengersów odbijają się na Tonym i to bardzo wyraźnie w Iron Manie 3 widać. Tak, i to jest właśnie dobre, że potem drugi Iron Man, który był taki mamy właśnie Iron Mana 3, który rzeczywiście ma kolejną właśnie akcję związaną stricte z bohaterem, o którym właśnie mówimy, ale też jest pokazane to, że tak naprawdę te filmy nie dzieją się w oderwaniu od rzeczywistości. Tak. I to, że Stark ma choćby nawet koszmary po tym, że był w kosmosie, tak, i widział obcych. Tak, no normalnie ma ataki lękowe i wiecie, i takie trochę PTSD, można nawet powiedzieć. Nawet obsesja do tego, by tworzyć coraz więcej Iron Manów. Tutaj się... To jest ten moment w ogóle, kiedy w Starku rodzą się wszystkie te motywy, które potem wyjdą w Ultronie, z kwestią stworzenia tarczy. To wyjdzie to, to będzie to, co będzie bardzo istotne też w Civil War. No, jak bardzo. Postać. Mm-hmm. I wiecie, to jest rzeczywiście film, który przenosi tą postać z poziomu 2 do poziomu 15.
on tutaj się mega rozwija i rzeczywiście bardzo to, co się tutaj w ogóle dzieje. Jego nastawienie do wielu tak, rzeczy. Przede wszystkim już to, że on totalnie już zrywa w ogóle z tymi wszystkimi swoimi dawnymi nawykami, on już ma to gdzieś tak naprawdę. Samo to, że on nawet firmę oddaje pod władzanie Pepe. On już nie jest kompletnie zainteresowany tym, żeby być po prostu biznesmenem i w ogóle. On się skupia totalnie na tym, żeby być Avengersem. I co? I dobrze. Bardzo dobrze. Bo w perspektywie przyszłych filmów to jest jedna z lepszych decyzji w jego życiu. Jak to wpływa na jego psychikę? No beznadziejnie, ale coś za coś. Jakby with great power comes great responsibility. Nie, ale rzeczywiście tutaj, jeśli o portrecie Starka mówimy, to ten film ma bardzo duże znaczenie właśnie w kontekście całości, bo Iron Man 3 kreuje nam takiego Starka, jakim on jest później. Tak. I dlatego ja ten film zawsze będę bardzo doceniać. Faktem, że znowuż mamy Williana na 10 minut, który ma takie powiedzmy motywacje. Zwłaszcza, że to jest w ogóle szajt na początku. No i ten nie? wątek jest strasznie słaby, bądźmy szczerzy, jakby ja myśląc o Iron Manie 3 w ogóle nie interesuje mnie ten główny wątek właśnie walki z Mandarynem, nie? Ja nie, w ogóle odrzucam. Wiesz co, on jest tam po to tak naprawdę, żeby być, wiesz, jakby to też pokazuje trochę takie następstwo, że w tym świecie, kiedy Tony Stark już ogłosił I am Iron Man i wiadomo, co się stało w Nowym Jorku, to jest taki jakby moment, kiedy jest dużo osób, które czyha po prostu na Starka i jest to lokalne zagrożenie. I powiedzmy sobie szczerze, kiedy nie mamy tych filmów zbiorowych, potrzebne są dla naszych superbohaterów lokalne zagrożenia. No tak. Tak samo jak Thor bawi się w kosmosie, do czego zaraz przejdziemy do naszego świata, tak samo Tony bawi się tutaj. I wynika to po prostu z tego. W Civil Warze nie było za bardzo takiego zagrożenia dla Steve'a, no bo wszyscy ludzie, których on znał, nie żyją prawie. Więc musi się bawić z Iron Manem i z innymi takimi rzeczami, więc jakby rozumiem, dlaczego ten wątek został tam ciśnięty, aczkolwiek znaczy, wiesz, gdyby był trochę inaczej rozpisany, to bym się nie obraziła. W filmie superbohaterskim musi być ten wątek Williana, tego złego, który będzie jakby podparciem dla naszego scenariusza. Wiesz, nie ma dobra bez zła. Tak, ale wiesz, jakby to miało być to podparcie, a tak naprawdę w Iron Manie 3 ważne jest wszystko to, co jest dookoła. Tak, poza Williamem. No. No nie wyszło, ale skoro nie wyszło, to może to porozmawiamy o mrocznym świecie. Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness. And it has survived. I gave you my word. I would return. What's gonna happen? Hold on. Cieszy mnie to, że w tym filmie zaczęto wycinać Natalie Portman. I zaczęto wrzucać relacje Thora i Lokiego tak już tak. W zupełnie nowym świetle. Ale to się odwaliło w lepszym świecie w pewnym momencie między Thorem a Lokim. W ogóle to, jak oni zbudowali jakby ich relacje w tym świecie, znowuż jest takim właśnie elementem, który bardzo oddziałuje na resztę uniwersum. Tak. I na tym się ten film trzyma. Tak, bo całą resztę można wyciąć w ogóle, drogą, nie? Swoją drogą, Mroczny Świat jest też filmem, który odpowiada trochę na Avengersów, bo jednak mamy motyw tego, że Loki jest zamknięty za zbrodnie, które popełnił na Ziemi. Tak. Thor jest w takim stanie, no, kiedy zaraz ma praktycznie Rudy Asgard. Tak, no zasiąść na tronie. Shit, no nie, więc to jest rzeczywiście coś takiego, że on pomógł tym biednym, słabym ziemianinom zwalczyć. Trzeba ogarnąć w swoim domu. Ale trzeba ogarnąć swój dom, zająć się swoim, bo złym bratem. Co jest w ogóle śmieszne, bo jakby ja przez całe to uniwersum miałam takie, gdzie Loki, tam Thor. I gdzie Thor, tam Loki. No. Co jest smutne w kontekście Infinity War. Do tego przejdziemy. Więc to też jest film, który jest kontynuatorem właśnie jakiegoś tam wątku superbohatera, który jest tam, wiadomo, jednym z wielu, ale też właśnie odpowiada na wątki z Avengersów, co jest kolejny raz, tak samo jak w Iron Manie 3, bardzo fajne, bo rzeczywiście widzimy, że ten film, to nie jest tak, że wrzucamy ich do zbiorówki i sobie ich mamy, tylko potem to też wraca. Inna kwestia to jest właśnie tam Natalie Portman, która tutaj ma trochę do pogrania, aczkolwiek... I tak jest beznadziejna. I powiedzmy sobie szczerze... Znaczy, wiesz, ten wątek z tą materią, z tym wszystkim, no to jest fajne, wiesz, w sensie to jest moment, kiedy się pojawiają tak naprawdę kolejne wskazówki co do Infinity Stonesów. Wiesz, to jest w ogóle fajny wątek, no nie? Jak gdyby taki trochę
gdzie nauka się z tą taką kosmiczną w mocą łączy. To, że tak zazwyczaj było, że właśnie przez to, przez postać Natalie Portman zawsze było tak, że ona podchodziła do tego bardzo naukowo i bardzo tak logicznie, a Thor był, nie, to jest God's energy i w ogóle faktycznie. Wiesz, bo to jest fajny motyw, nie? Jak gdyby coś takiego, ja to doceniam, to, no, było, to było fajne. To natomiast... jest znowu to zetknięcie kosmici kontra bogowie. Ale i wiesz, nauka kontra magia. Z drugiej strony, no mówię, Natalie Portman kompletnie nie wyczuła tej konwencji. Ona nie ma żadnego dystansu do swojej roli i do siebie, do tej postaci. No i ja, jak myślę sobie o Mrocznym Świecie, to znowu mam takie... Kurde, ja nie lubię tego filmu. W sensie, jakbym miała wybrać 10 filmów z Marvela, żeby oglądać je przez całe życie, to na pewno nie wybrałabym Mrocznego Świata, mimo tego fajnego związku, jaki się właśnie między Lokim a Thorem wytwarza w tym filmie. Wiesz, zwłaszcza, że ja na przykład oglądając Mroczny Świat miałam takie wrażenie, że tak naprawdę jakby wszystko jest podpięte pod to, żeby Thor wrócił i spotkał się z Jane. Tak. W sensie, tak naprawdę Mroczne Elfy nie musiałyby lecieć w tym momencie na Ziemię, mogłoby się wydarzyć na każdej możliwej planecie we wszechświecie, ale polecieli na Ziemię. Dlaczego? Bo tam jest Natalie Portman i musi być kis w deszczu. Tak. Więc pod tym względem takie, Boże, niech już Thor będzie samotnym prawiczkiem, niż ma być z Jane Foster, naprawdę. Tak. Albo może być ze mną, jeżeli mu to odpowiada. Mnie na pewno. I na tle innych filmów, plus za Lokiego, plus za relację Brat i plus za odniesienie do Avengersów. No i w ogóle rozpoczęcie całej tej intrygi właśnie z kamieniami i tak dalej. Tak, no bo wtedy już zaczyna to wypływać, bo wcześniej nie widzieliśmy, że Tesseract jest jednym z kamieni nieskończoności. Więc także co to było. Dalej? Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's a ghost. You'll never find him. Join SHIELD to protect people. Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. No cóż, Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz, rok 2014. W ogóle tutaj przez przypadek już weszłyśmy do drugiej fazy, zaczynając od Iron Mana 3, to już jest druga faza uniwersum Marvela, więc jesteśmy tutaj. Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. No, mów, bo Anna jest największym fanem Zimowego Żołnierza, że to jest ulubiony prawdopodobnie film. Razem z Civil War'em podejrzewam. Też trochę. Poczekajcie, muszę... Dobra, to póki ty o ten, to ja powiem o tym tak. Marvel stwierdził, że Kapitan Ameryka ma trochę mało kumpli. Więc co by tu zrobić? Sprowadźmy jednego kumpla z zagrobu. Mamy tutaj postać Buckiego Barnesa. Tytułowego Zimowego Żołnierza. Zimowy Żołnierz. Ja ten film po prostu... Ja pamiętam, jak na niego czekałam. Byłam na premierze. Byłam chyba nawet na NMF-ie wtedy, w multikinie. Jedynka, dwójka... Jedynka Avengersi i dwójka właśnie Kapitana. Czarna Wdowa. Bucky Barnes. Steve Rogers. Czy jest lepsze trio? I do tego jeszcze Falcon. Jezus, otwierająca scena Zimowego Żołnierza. To jest po prostu rewelacja. W ogóle ten film ma mnóstwo genialnych momentów. Tak. On ma genialne postaci, relacje pomiędzy nimi są świetnie zarysowane, bo wiecie, w tym momencie już jest trochę tak, że Steve jakby musi się siłą rzeczy zaadaptować. Tak, i on się uczy, w ogóle sobie zapisuje te różne rzeczy, żeby sprawdzić na przykład, co to znaczy, w ogóle co to są, nie? O czym oni mówią, takie, no dobra, I'm gonna check this out, nie? No, obczaj ten film, posłucham tej muzyki, suty, tuty, tuty, tuty. Pomaga mu w tym Czarna Wdowa, nasza kochana Natasza Romanow, która do praktycznie trzech, chyba czterech filmów wstecz była moją ulubioną bohaterką MCU. Ja po prostu... Kto jest twoim ulubionym bohaterem MCU? Jak to kto? Słyszałam. Była moją ulubioną bohaterką MCU i ja po prostu tak chciałam, żeby pojawił się wreszcie jej origin, albo chociaż trochę więcej scen, żeby jej dali. Nie doczekałam się i prawdopodobnie się nie doczekam. Chociaż pojawiają się ploty o tym, że w końcu ma dostać jakiś swój osobny film. Tak, więc zobaczymy, jak to będzie. Ja bym na razie Marvelowi nie ufała. I co? Mamy właśnie Nataszę Romanow, która wysłana swoją drogą przez Nicka Fury'ego, ma pomóc Kapitanowi zaadaptować się w tym świecie i przy okazji razem z nim pracuje dla Tarczy, po prostu robiąc jakieś tam, wiadomo, tajne rzeczy, które Tarcza chce, żeby były zrobione. W pewnym momencie okazuje się, że sprawa nie jest wcale tak prosta, że to nie chodzi tylko o to, żeby oni sobie pracowali dla Tarczy, bo pojawia się tajemniczy Zimowy Żołnierz, który od kilkudziesięciu lat morduje, zabija, robi zamachy i w ogóle. I okazuje się, że oboje mieli z nim styczność.
ale kapitan trochę dłużej i trochę dalej i trochę wcześniej. Pojawia się Bucky Barnes, okazuje się. To jest w ogóle ten film, który był chyba pierwszym filmem, który zaczął burzyć. Nie masz takiego wrażenia, że dotąd Marvel budował uniwersa, instytucje, bohaterów i wszystko, a potem nadszedł Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. Okazało się, że tarcza to hydra. Okazało się, że trzeba to wszystko zburzyć. Okazało się, że to, co kapitan sądził o swoim życiu, o swoim pochodzeniu, tak naprawdę jest teraz w momencie nic nie warte. I okazuje się, że to jest rzeczywiście ten moment, kiedy widzom zostaje odebrany fragment tego uniwersum, bo wyciąga się tą tarczę, wyrywa się ze środka. Tak, a wszyscy mają takie, co teraz? Nie ma już czegoś takiego, że w razie czego, jak coś się stanie, to tarcza pomoże. I co tutaj mamy teraz zrobić? Ano, musimy się wszyscy razem znowu zebrać i znowu umieścić na naszych wrogach. I ja pamiętam, że byłam tak totalnie przerażona Zimowym Żołnierzem. Ja pamiętam ten moment, kiedy oni rozwalili tarczę i oni się zorientowali w ogóle, że tarcza to hydra, że przez te wszystkie lata to był po prostu dwugłowy potwór. To ja byłam autentycznie przerażona i ja nie potrafiłam sobie wyobrazić z świata MCU bez tarczy i bez tego wszystkiego, bez tego ekosystemu, który został zbudowany na przestrzeni tych wszystkich filmów. Powiedzmy sobie szczerze, o tarczy już wiemy tam chyba od drugiego Ironmana. W scenie po napisach pojawiał się już Nick Fury i ona już tam istniała. Zresztą tarcza była w Torze też, kiedy agent Coulson tam był, więc no jakby... i w Avengersach przede wszystkim. I w Avengersach przede wszystkim, wiecie, ten helikarier nie bez powodu się tam znalazł. Tak. I Kapitan Ameryka po prostu zburzył to wszystko, co zbudował przez ostatnie 4 czy tam 5 filmów i nie zostało z tego nic. Ja byłam tak przerażona. Mówię sobie, Boże, co tu się od Janie pawliło? I jeszcze podobno Fury zginął. Mówię, no nie. No jakaś żena. No, ale to był taki szok. Był szok, zwłaszcza, że wszyscy mieli takie, że nie no, Romanow pewnie wie, że on żyje. A Romanow nie wiedziała. Dobrze, czy to jest ten moment na moją refleksję na temat tego filmu? Tak, zaczynaj o Bucky. Znaczy, wiecie, Bucky. Zimowy Żołnierz jest oficjalnie absolutnie moim ulubionym filmem MCU i ja się długo zastanawiałam, kiedy to się zmieni. I miałam takie momenty, że może Thor Ragnarok, że może Czarna Pantera, że może coś tam, nie? Ale tak potem mam takie... Nie, słuchajcie, Zimowy Żołnierz jest rewelacyjny w tym, że Marvel w końcu zorientował się, jak wiele gatunków filmowych można realizować w konwencji filmu superbohaterskiego. W tym filmie nie przez przypadek gra Robert Redford. Jeśli ogarniacie mniej więcej filmografię tego pana, albo w ogóle świat filmowy, wiecie z jakich ról, z jakich filmów jest ta postać znana. I on nie bez przyczyny gra właśnie w tym konkretnym filmie tę konkretną postać. To jest trochę taki hołd dla jego dużych ról, w ogóle dla takich bardzo klasycznych filmów sensacyjnych, z wątkami lekko biurokratycznymi, właśnie firmy, podszywającymi się pod firmy i tak dalej. Mnie ten film zachwyca zawsze, kiedy go oglądam. Widziałam go już 3 razy i prawdopodobnie obejrzę jeszcze więcej niż te 3 razy. Uwielbiam relacje Steve'a i Nataszy. Najlepsza przyjaźń jest po prostu tak rozdzierająca serducho. I fantastyczne jest to, że Marvel ich potem nie porzucił. Oni cały nie, czas są bardzo blisko. Nadal są kumplami i to jest rzeczywiście jeden z takich... No to co się wydarzyło w Civil War chociażby. Tak, to jest jedna z takich po prostu relacji, która rzeczywiście mimo wszystko się gdzieś tam trzyma ponad tymi wszystkimi jakimiś tam problemami, które się rodzą. I rzeczywiście jest to taka przyjaźń, w którą my w 100% wierzymy. Tak. Bo można powiedzieć, że tam Steve z Iron Manem się trochę przyjaźnią, chociaż to jest bardziej na takiej zasadzie love-hate relationship. Wiesz, oni są współpracownikami, a on z Nataszą się autentycznie przyjaźni. Plus mamy jeszcze tego Falcona. Ale właśnie, widzisz, że z Nataszą się przyjaźni, ale powiesz, że chyba raczej ta przyjaźń z Nataszą jest fajniejsza od tej z Falconem. Bo Falcon jest bromance. Wiesz, Falcon miał przede wszystkim trochę tak rozluźnić Steve'a, bo Steve jednak mimo wszystko jest takim bardzo sztywnym charakterem. Jest sztywniakiem. Jest sztywniakiem. On po prostu jest takim bardzo poważnym, honorowym facetem z początku XX wieku. Tak. Nie, no nie z początku, ale no z pierwszej połowy. Tak no on się powiedzmy. W 18 roku urodził. No. Więc... no to i wiecie, i to jest w ogóle fajne, że gdzieś tam cały czas się trzymamy tego, no nie, że on jest cały czas autentyczny w tym. A właśnie Falcon miał być po to, żeby go trochę rozbujać i żeby ten film nie był taki bardzo sztywny. I to się absolutnie udaje, uwielbiam tak. Falcona. Cały w ogóle ten motyw z tym jest super. W Zimowym Żołnierzu zresztą dowiadujemy się między innymi o tym, że będziemy mieć do czynienia z doktorem Strange'em za niedługo, tak swoją drogą, w tej słynnej scenie na dachu.
No. Tak, bo tam jest ten moment, kiedy oni właśnie biorą tego typa. Tego naukowca, który był na Lemurian Star i właśnie mówi, że kogo mamy usuwać? No wszystkich, którzy stwarzają zagrożenie Bruce Banner, Steven Strange. A my... I wiadomo, no, już. Zaraz, cofnij. Cofnij Steven Strange. A w ogóle no. Przez to, że w polskim lektorze nawet nie wymienili tego imienia. Mendy. Oni nie wiedzieli jeszcze. Tylko napisy. No, ale przechodzę do tego, co jest najważniejsze w tym filmie. Czyli Bucky Barnes! Czyli Bucky Barnes. I teraz to, co ja powiem, jest straszne, wstrętne i okrutne. Ja Buckiego uwielbiam z kilku względów. Przede wszystkim jego linia czasowa... Przystojny. Dobra, zaraz! Jego, jak gdyby, cała historia jest dla mnie bardzo zbliżona do historii mojej absolutnie ulubionej komiksowej postaci, która pochodzi z DC i chodzi tutaj o Jasona Todda. I to, jak bardzo podobne są to postacie, prawdopodobnie jest nieprzypadkowe, ale zostawmy to. Tak. I to takie skojarzenie sprawia, że ja absolutnie pokochałam tę postać. Poza tym on na początku był złolem. Wszyscy wiemy, że ja kocham złoli, a on był dobrym złolem. On miał interesującą historię, tak. On był nieoczywisty. On miał też perspektywę, ponieważ jakby Steve miał do niego zupełnie inny stosunek niż do tych wszystkich innych ludzi, z którymi na przykład inni Avengersi mieli do czynienia. No. I wiecie, i tutaj był materiał na niesamowitą historię, bo jemu cholernie zależało na tym, żeby Bucky wrócił do siebie. Ponadto ta scena na tej takiej jak gdyby estakadzie, to jest jedna z moich absolutnie ulubionych scen akcji w całym MCU. Ale ona w ogóle jest tak przeładowana genialnymi momentami. Dla mnie kilka takich najważniejszych momentów to jest nawet właśnie odniesienie do przyjaźni Steve'a i Nataszy, kiedy oni jadą w tym samochodzie z Falconem na tyle, jest jeszcze ten agent Sitwell, którego potem wyciągają przez okno. Nawet tutaj pokazane jest genialnie to, że i w stylu walki Steve stara się nie skrzywdzić mimo wszystko Buckiego, kiedy jednak Bucky ma takie, że jolo. W ogóle on miał świetny, w sensie cała wizualizacja tej postaci była rewelacyjna. On genialnie po prostu wyglądał, jak on wchodził na ten ekran, to człowiek ma takie wow. Tak. I wiecie, to jest ważne w kontekście tego, że na tej estakadzie widać relacje pomiędzy wszystkimi bohaterami. Widać to, jak Kapitan Ameryka ma taki, wiecie, styl kooperacji z Falconem, jak oni się między sobą, wiecie, komunikują i to wszystko. Widać nawet, wiecie, to są ułamki sekund. Do tego trzeba się przyjrzeć i obejrzeć ten film kilka razy. Tak, bardzo dokładnie. Widać nawet momenty, kiedy, wiecie, co Natasza przeskakuje na drugie siedzenie i odpycha Steve'a, żeby nie trafiła w niego kula. No. Przyjrzyjcie się dokładnie, bo to są naprawdę ułamki sekund. To są takie małe rzeczy. Ale ta scena jest, w ogóle ta cała sekwencja, nawet po tym, kiedy oni walczą na te noże, co było behind the scenes. Kiedy Sebastian Stan pokazywał, jak on uczył się tym nożem właśnie, tak wiecie, przewracać, bo to jest strasznie kołękowa robota. Mhm. W ogóle cała ta sekwencja od właśnie tego dachu, kiedy mamy szantaż agenta Sitwella, aż do momentu, kiedy oni są zabrani właśnie potem i spotykają agentkę Hill w tym samochodzie, to jest jeden wielki majsterszt. Tak ja bym mogła śmiało powiedzieć, że to jest jedna z lepiej rozegranych walk w MCU, naprawdę. To jest niesamowite. Wiecie, ta scena jest w ogóle bardzo dobrze napisana pod względem tempa, napięcia. Tak. Poza tym motyw muzyczny Zimowego Żołnierza do dnia dzisiejszego jest jednym z najlepszych w MCU dla mnie. Po prostu za każdym razem, jak ja słyszę ten jingle, to mam momentalnie ciary na plecach. To jest... No. O to w tym chodziło. O to w tym chodziło. On jest cholernie niepokojący, jest bardzo też dobry. Świetne jest to, że ta scena pokazuje jakby każdego bohatera. To nie jest tak, że kapitan sobie lata stają i wywija, ale Natasza ma świetne momenty, po prostu to, jak ona wywija na... Wiecie, ta scena, kiedy ona z tą linką siedzi na Bucky, na plecach, to jest po prostu niesamowite. Falcon też ma swoje świetne momenty. Pokazane jest też to, że ci bohaterowie mogą po prostu przegrać albo dostać w pierdziel tak naprawdę. Tak. Więc to też jest taka dosyć niestandardowa sytuacja, zwłaszcza w filmach komiksowych. Wiecie co? Zauważyłyśmy, że ten film trwa już 40 parę minut i zrobimy tak. To był koniec pierwszej części naszego wielkiego rankingu filmów Marvela. Nie spodziewałyśmy się niestety, że będzie to trwało tak długo. Nie, ale wiecie, to jest ten problem, że na temat tych naszych ulubionych filmów będziemy mówić po prostu dużo. Bardzo długo, a im dalej w las, im późniejsza tym faza, więcej, tym więcej ulubionych, więc te pogadanki będą dość dłuższe, więc w tym momencie się z wami pożegnamy, będzie to koniec. Cudownym zimowym żołnierzem. Cudownym zimowym żołnierzem w połowie drugiej fazy filmów Marvela się z nami pożegnamy. W następnym filmie po prostu pogadamy sobie o końcówce drugiej fazy, o trzeciej fazie. Pogadamy trochę o jeszcze ostatnich Avengersach. Jak się ostatnie? Infinity War. O Infinity War. I powiemy wam trochę więcej takiej już takiej bardziej review style. Tak. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dawajcie znać, które filmy z dotąd przedstawionego uniwersum Marvela są waszymi ulubionymi. I dawajcie znać, jakimi team, jakiego bohatera jesteście. Jakimi, w ogóle. Nie? Tak, ogólnie. Który bohater jest waszym ulubionym? Komentujcie, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia następnym razem w części drugiej. Pa!